przytulanie. 24 czerwca, w Dzień Przytulania, ludzie dzielili się swoją energią i zakręcili się pozytywnymi wibracjami. Jeżeli kocha się kogoś, to chyba nie jest wstyd pokazywać tego na ulicy. To jest taki przejaw serdeczności wobec drugiego człowieka. Wymiana ciepła, serdeczności, takich ciepłych uczuć przyjaznych. Nie ma osoby, która chyba się nie, która się nie przytula, albo która nie lubi się przytulać. To jest jeszcze z czasów pierwotnych nam zostało. Się. Proszę bardzo. Takie hasła można było usłyszeć na ulicach całej Polski. Byliśmy dzisiaj w Krakowie, w Warszawie i Wrocławiu. Cały dzień zachęcaliśmy dzisiaj Polaków do bezinteresownych i spontanicznych aktów życzliwości, które były wyrażane poprzez przytulania. Jeśli ktoś potrzebował zbawiennego uścisku, a w pobliżu nie miał bliskiej osoby, musiał tylko wyjść z domu i od razu wpadał w ramiona animatorów. I o to chodzi, proszę Państwa, o przytulanie, okazujemy miłość. Generalnie spuchły mi ręce od tego przytulania, ciężko mi nawet już grzywkę zaczesać, a dzisiaj trochę wieje, trochę kiepska pogoda, ale słuchajcie, tak rozgrzaliśmy klimat już dzisiaj tym przytulaniem, że po prostu wszyscy się tak rozpalili. Pomysł przytulania podobał się szczególnie tym, którzy uwielbiają wyrażać pozytywne emocje. Czasami warto się też przytulić na chwilę do mamy, do taty, a to taką buduje fajną więź. Zmiana nastroju. Błysk w oku. Lepiej się czuję. Dziękuję bardzo. Uwielbiam się przytulać, a najbardziej uwielbiam się przytulać do ludzi, którzy lubią się do mnie przytulać. Mimo pogody, która nie dopisała. Jest zimno, jest szaro. Dzień przytulania spowodował, że ludzie otworzyli się na siebie. Tak jest! Brawo! Organizatorem akcji jest Sympatia.pl oraz Hop Cola. Natomiast inspiracją do całego eventu jest idea Free Hugs, która wywodzi się z Sydney i polega na altruistycznych aktach dobrej woli i życzliwości. Mamy nadzieję, że te szczególne chwile były również okazją do poznania nowych, ciekawych osób, a przytulanie zapoczątkowało wiele nowych znajomości. 24 czerwca, Dzień Przytulania. Mam nadzieję, że wejdzie na stałe do polskiej tradycji. Przytulajcie się dziś! Brawo! Dziękujemy!